Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na spotkaniu, trochę opóźnionym, ale to warunki atmosferyczne. Kot Kędzierzyn-Koźle zaprosił Mateusza Kijowskiego, szefa KOD-u do nas. Kot Opolski nas tu wsparł, rzecz jasna. Spotkań jest dużo, ja się będę streszczał. Spotkanie pod tytułem dziś pytanie, dziś odpowiedź, także zapraszam do zadawania pytań. Kilka godzin temu rzucił Pan na swój profil oświadczenie. Tam jest taki punkt, z którego wynika, że jakby teraz wszystkimi sprawami ma się zajmować Rada Regionów. Czy to znaczy, Pan jednak się zawiesza swoje przeliczenie? Nie, znaczy to jest sugestia taka, żeby cały zarząd się powstrzymał od wszelkich czynności poza przeprowadzeniem sprawnych wyborów. Te wybory się właśnie zaczynają, więc jest to najważniejsze działanie w KOD-zie. A ponieważ, no jak widać, ostatnich dni zarząd nie działa sprawnie, nie współpracuje dobrze, więc po prostu dobrze byłoby się ograniczyć działalność. Natomiast Rada Regionów jest no, jakąś formą demokratycznej reprezentacji członków KOD-u i na pewno w tej chwili ma szerszy mandat do działania w imieniu KOD-u niż zarząd, który... Mówi Pan zarząd, mając na myśli zarówno siebie, jak i zastępców całej Rudeszy. Tak. Tam pada data 18 lutego. Czy to znaczy, że ten zjazd krajowy, który miał być w marcu, będzie w lutym? No taką przedstawiłem propozycję, to jakby ja nie mogę sam podjąć takiej decyzji, ale uważam, że w tej sytuacji przyspieszenie tego zjazdu krajowego byłoby uzasadnione. Wybory będą w styczniu się odbywały w regionach. Za 3 tygodnie wybory w Mazowieckiem. Będzie Pan startować? Jestem zachęcany do tego, żeby startować i myślę, że to jest dobry moment, żeby się poddać też jak najszybciej ocenie koderek i koderów. Uważam, że to byłoby zasadne. I myślę, że jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale raczej skłaniam się do tego, żeby startować. Tak. A jeśli Pan nie zostanie przewodniczącym regionu mazowieckiego, to czy będzie Pan startować na szefa ogólnopolskiego KOD-u, czy może wtedy trzeba będzie sięgnąć po kogoś innego? Nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili na takie pytanie. Nie rozważałem takich scenariuszy zbyt szczegółowo. Jeszcze nie podjąłem decyzji ostatecznej o startowaniu na szefa regionu mazowieckiego. Trudno mi powiedzieć, tak? To trochę zależy też od tego, jakie będą oczekiwania ludzi. Jakby w tej chwili są bardzo wiele sygnałów ludzi właśnie z organizacji, żebym zdecydowanie startował i że muszę wygrać, więc zakładam, że to poparcie jakoś pomoże, ale no zobaczymy, jaki będzie wynik. W wyborach zawsze jest można przegrać, tak? Ja mam pytanie może z innej strony. Może błędem było to, że w ogóle przewodniczący takiego ruchu, który angażuje się od rana do wieczora, rozumiem, na pełnoetatowym wymiarze, powinien dostać pensję. Oczywiście, że tak, tylko że w momencie, w którym te decyzje były podejmowane, jedynym sposobem finansowania KOD-u był komitet społeczny. Komitet społeczny nie może wypłacać wynagrodzeń nikomu w żadnej formie. Jedyna metoda to jest kupowanie usług. No, ponieważ stowarzyszenie już może. Prawda? Stowarzyszenie już może, tak. No ale to te decyzje były podjęte wtedy, kiedy nie było wszystkiego i rozpędem tak to szło. W tej chwili oczywiście już takich usług nie świadczę. Natomiast wtedy nie było innej możliwości. Tak? Rozmawiał Pan z kolegami i mówił, słuchajcie, albo będę musiał gdzieś dorabiać i wtedy nie mam czasu działać, albo muszę żyć. Znaczy, tak? Dokładniej rzecz biorąc, to nawet nie była moja propozycja, żeby taką decyzję podjąć. Było to dyskutowane na zarządzie z udziałem i komisji rewizyjnej i prawników i doradców, pełnomocników. Tam było kilkanaście osób wtedy, jak to było dyskutowane. Ktoś złożył taką propozycję, zapadła decyzja, że należy przyjąć taką formę rekompensaty. Jakby za tę część ekspercką, która nie była związana w żaden sposób z samą działalnością jako lidera, czy... Znaczy Pan mówi o tych fakturach, ja pytam, co dalej, bo faktury się skończyły. Dalej? Oczywiście, że będą wynagrodzenia dla zarządu. Jestem przekonany, że jedna z pierwszych decyzji po wyborach, bo w tej chwili to byłoby chyba przedwczesnym podejmowanie takiej decyzji tuż przed wyborami, ale jedna z pierwszych decyzji po wyborach to będzie musiał
musiało być ustalenie wynagrodzeń dla zarządu, oczywiście, że tak. Znaczy dla zarządu, dla tych, którzy się aktywnie angażują w bieżące działania, bo to są jak bardzo różne formy. Zresztą w wielu organizacjach pozarządowych tak to wygląda, że znaczy, praca w organach oczywiście jest bezpłatna, ale te osoby, które aktywnie działają, na przykład są zatrudnione, ktoś jest dyrektorem biura, ktoś jest, nie wiem, księgowym, to różne są formy, tak? No, ja miałem akurat kiedyś jakąś współpracę z PZPN-em, wiem, że tam był zarząd chyba 30-osobowy, ale jakiekolwiek wynagrodzenia otrzymuje kilka osób, tych, które na co dzień pracują w biurze. Właśnie był członek zarządu odpowiedzialny za finanse, bo oczywiście prezes główny, natomiast wielu jest po prostu społecznie działającymi aktywistami, którzy raz na miesiąc tam się pojawiają na zebraniach zarządu. No oczywiście pewnie gdzieś więcej robią zdecydowanie, ale nie uczestniczą w takiej codziennej biurowej aktywności. To ile powinien dostać przewodniczący takiego ruchu społecznego jak KOT? Jaka to powinno być wynagrodzenie? Aby pan zostanie przewodniczący, to już pan nie będzie mógł się wypowiadać na ten temat. Jeżeli pan wygra wybory. To powinna być decyzja tych, dla których działa przewodniczący oczywiście. Są ludzie, którzy porównują tą pozycję, jakby nie mówiąc o osobach, do przewodniczącego Solidarności. Tak, były długie dyskusje na temat jego zarobków i różnych dodatkowych świadczeń. Ja myślę, że to jest oczywiście poziom znacząco za wysoki. Boniek, nie, poseł. Do czego by to porównać? Ja powiem tak, Andrzej Celiński chyba wczoraj czy przedwczoraj w mediach gdzieś powiedział, wcześniej też pisał, że to powinno być jakieś wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia posła. Ja myślę, że to jest jakiś rozsądny poziom, ale mówię, no, nie ja powinienem podejmować decyzję w sprawie moich wynagrodzeń, jeżeli będą moje. Jeżeli będą nie moje, to będę się wypowiadał pewnie szerzej, tak?